Dobra. Doskonałe połączenie. Doskonałe połączenie. To lecimy w takim razie. Zaczniemy od amorfy. Tak w ogóle, co mam zrobić z tą sztabką z żelaza? To jest dobre pytanie. Waga 200. I to mi zabiera strasznie. Co zrobić, żeby tą sztabkę... żelaza w końcu ogarnąć. A jeszcze co ja dostałem? Trochę głębiej oddechu dostałem. 22, o kurde. Nawet i żabkę można farmić. Ale wszystko w swoim czasie ogólnie. Pierwsza amorfa. Na żabce to dawno nie byłem. A z moimi petami na żabce to szybko by poszło. Pierwsza amorfa broni się strasznie. Też już tutaj dostała dwa razy. Druga runda. Ej, koniec. I amorfa padła. Lecimy dalej. Korzeń standardowo. Czas na drugą amorfę. Czas na drugą amorfę. Ciekaw jestem, kiedy w ogóle coś wydropię z tej amorfy. Wiadomo, no. Obniżona szansa na drop, bo z petami jestem. Ale mogłoby coś dać. Tarczę zarzuciła, o. Wezwała na ja nawet komara. Nie, komary to. Ale kmiotek, rób coś. Kmiotek tu nic nie robi, kurczę. Korzeń kolejny. Jestem, ile żabkę będę robił. Batacha 4. Liczba petów. 2. No, czyli dopiero tutaj to jest tak. Osiemdziesiąty piąty level i 3 pety. Siemano Batman. Siemano, siemano. Witam bardzo serdecznie. A jeszcze to plucha nie ma nawet. Siema Danek. Siema Walus. Siemano, siemano wszystkim. Szymon, cześć Danito, no siema. Masz jeszcze jakieś inne postacie, czy to twoja jedyna?
Miałem kiedyś łucznika o niku Yossi Shai, ale został zbanowany. Dałem koledze pograć. W sumie to byłemu koledze. Ale no nieważne, nie będę teraz do tego aż tak zmierzał. Dałem pograć koledze, chciałem się zalogować. No i zobaczyłem, że postać została zbanowana. I dlatego założyłem właśnie barbarzyńcę o niku patrolówka. Yossi Shai, 59 level, łucznik, jeśli dobrze pamiętam. Więc była kiedyś postać, obecnie nie mam innej postaci, tylko i wyłącznie postać patrolówka widnieje w grze. Dobra, mamy kluczyk. Ile mamy tych kluczyków? Ile mamy tych kluczyków do tamki jeszcze? Coś ominąłem. A, 7 jeszcze. No to nie tak dużo. No to jeszcze 7 kluczyków i się okaże, że amorfa przy tych wszystkich kluczykach nic nie da. Także chyba lepiej się ustawiać na inne czempy. Pamiętam, że farmiłem swego czasu bardzo dużo, bardzo wiele razy farmiłem amorfę i chyba 2 dropy z niej miałem. Teraz byłby 3, jakby coś sypnęło oczywiście. Zobaczymy. Ale żebym tak nie trafiał. Danek, kup sobie peta, który leczy. Mam zamiar na 85 ekspić drewniaka, bo będę mógł mieć 3 pety. Także mam zamiar ekspić drewniaka, czyli drzewca. No i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałbym go wytankować trochę. A jak na razie to sobie latam z tymi petami. Jeden wali gryskiem, drugi wali pilą, książką i elegancko jest. Ja swojego peta mam w drewniakach. Ale drewniak mi nie jest na razie potrzebny. Wolę latać ze swoimi tutaj 2 petami, szczególnie, że i kruk i wilczur ma husarion, także szkoda mi jest ich zostawiać na razie, no. Poczekamy do 85. Wiadomo, jeszcze bardzo długa droga. Szczególnie przy tej mojej nieregularnej grze. Jak tam, no, tyle już dni mam 70 level. I to kurczę, dopiero 1/3. W sumie to 1/4, jak tak patrzeć. No, niecała 1/4. Znaczy, 1/3, ponad 1/3, może tak trzeba powiedzieć wprost. Powiedzcie mi, proszę. Robiłem obroże dla peta. Dostałem sztabkę żelaza. Co mam zrobić, żeby się pozbyć tego szamba? 200 wagi mi to zajmuje. No nie będę ukrywał, że jest to po prostu uciążliwe dosyć. Także pytam się was, co w ogóle mam zrobić z tym fantem? Owszem, no ja jak nie podacie odpowiedzi, to ja sobie przeczytam w necie. No to coś tam ustalę na spokojnie, ale co ogólnie mam zrobić z tym fantem, żeby tej sztabki żelaza nie mieć? To zablokowane w handlu jest. A, muszę iść do NPC i odsprzedać. No tak myślałem. Dobra, już to plucha nie lejemy, wiadomo, bo mamy wykorzystany kluczyk. Dobra, czyli wszystko jasne. No to wezmę, sprzedam NPC-towi, a powiedz mi, dużo bierze w ogóle ten NPC-cik? Dużo oferuje? Ile by nie oferował, ale już bym się pozbył tego po prostu. Nie wiesz, no dobra, no to sprawdzę sam, na spokojnie. Nie ma sprawy, to wezmę, sprzedam i
Nieważne ile. Ważne, żeby się pozbyć. Standardowo korzeń. Jeszcze chyba 6 albo 5 kluczyków zostało. Lecimy dalej. Może żabkę bym sprawdził, bo dostałem 22 sztuki głębi oddechu. To trzeba też wykorzystywać w ogóle to. Stoi to pluch. Ale idę dalej. Idę dalej. To plucha jeszcze będzie szansa ubić. Nora amorfy. No w ogóle słyszałem, nawet widziałem na własne oczy, że niektórzy to mieli nawet po 70 ubić tej amorfy i bez dropa żadnego, także trzeba się męczyć. Ale to chyba jest, nie wiem, oświećcie mnie, to jest chyba jedyny taki czemp, do którego wchodzisz po prostu, bijesz go i lecisz dalej. Minuta, dwie roboty i w sumie to tyle. Witam. Wczoraj piękne zwycięstwo z Jagiellonią, co? Ale ja nie jestem za Lechem Poznań ogólnie. Ja nie jestem za Lechem Poznań, ale no trzeba przyznać, Marchwiński strzelił piękną bramkę. Marchwiński strzelił naprawdę piękną bramkę. Jak już widziałem Szymczaka, który podchodzi do tego rzutu karnego, tak sobie pomyślałem, kurde, przecież ten facet bierze około 10-15 metrowy rozbieg. Tak to przynajmniej wyglądało. No może z tym 15 to przesadziłem. Ale Szymczak wziął tak prawie 10-metrowy rozbieg i mówię, nie no, on nie trafi tego, naprawdę. No to zazwyczaj tak to wygląda, że te rzuty karne wykonywane w dosyć podobny sposób kończą się po prostu totalną kompromitacją, a tu Szymczak po prostu uderzył jak profesor, naprawdę. Jestem pod wrażeniem, że Szymczak już w drugim meczu strzela bramkę, Marchwiński też daje liczby w drugim meczu. Fajnie to wygląda, no i nie spodziewałem się, owszem, to jest dopiero drugie spotkanie, ale no nie spodziewałem się, że Rumak, który oczywiście był wyśmiewany totalnie i część osób właśnie przewidywała, że ten Lech obecny to może być kompromitacja jedna wielka, a tu jak na razie 2 zwycięstwa, 6 punkcików. 2-1 z Jagiellonią, wcześniej też zwycięstwo na Bułgarskiej. Z kim oni tam grali na Bułgarskiej, to 2-0 wygrali? Zagłębiem Lubin chyba. No to 2-0, także no i bardzo trudny teren. Jagiellonia chyba jeszcze u siebie nie przegrała żadnego spotkania, albo jeden mecz przegrała. No i teraz z Lechem. Także naprawdę zobaczymy. Ale fajnie, fajnie, przynajmniej tabela, przynajmniej coś się dzieje. Stal Mielec też 6 punktów. W rundzie rewanżowej. Lech Poznań 6 punktów, zobaczymy co Legia pokaże z Puszczą na Łazienkowskiej. Kolejny korzeń. Amorfy. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie piłki nożnej, no to zadawajcie. No mówię, moja wiedza jest taka dosyć obszerna, jeśli chodzi o tą tematykę, szczególnie Polska Liga. Także zapraszam do wspólnej dyskusji. O, już ktoś zdjął to plucha ogólnie. No dobra, pojawi się zaraz kolejny. Zresztą skończą mi się kluczyki do tamki, to będzie koniec tego farmu. Nic nie daje, to nie ma co chodzić. To chyba większe prawdopodobieństwo, jakbym poszedł na Kruczego i Kosiora. A właśnie, dawno na Herszcie nie byłem.
Dawno na Hersie nie byłem. Który to już korzeń? Chyba z 20. 27. Hardhand. Będziesz chciał mnie zabić, czy nie? Panie Hardhand, pomimo tego, że masz dwa pety, to myślę, że mógłbyś tutaj paść. Nikogo nie ma. To chyba mi albo ostatni kluczyk został, albo już nie mam w ogóle. A, czyli to jest ostatni kluczyk, bo tu nie widzę w ogóle. Czyli ostatnia amorfa. 20 razy chyba byłem, bo miałem 17 kluczyków, z czego zbiłem 3 topluchy. Nie, bo raz mnie zaatakował gościu, no to 19. 19 i przy 19 zero dropa, no chyba, że zaskoczy na ostatnią, na ostatni raz. Ale wiadomo, korzeń pewnie albo pusty. Tak jest, korzeń, czyli standardowo nic się tutaj nie zmienia. 11-14, no trochę pogram i na siłownię trzeba iść. Zobaczymy. No chyba, że mam jeszcze kluczyk. A po prostu nie zauważyłem. A, nie mam. No dobra, to ostatni ten, topluch. Czyli ostatnia morfa, bo dobra, to już damy szansę, bo akurat się topluch pojawi. Jakby się nie pojawił, to bym poszedł dalej. Nie czekałbym, bo to nie ma sensu w sumie. Ale że się pojawił, miałem tamtego zbić wcześniej, a nie zbiłem. No to, no i w sumie będzie równo. 20 razy amorfa. 20 razy amorfa. No dobra, no to 20 razy. No to będzie równo przynajmniej statystycznie. Już kruk tutaj zaczyna swoje wojaże. Bardzo proszę. Szybko i na temat. No i standardowo korzeń, nie wiem, czy to 28, czy to, znaczy 28 na pewno, ale 30 czy 29? A, przeleciałem. Gdzie to jest, kurde? Jaki ja ślepy jestem. Korzeń amorfy, 29. Kolej. No to sprzedajemy, no. Sprzedajemy. Trzeba iść na prawdziwe czempy. Nie takie podrobione. Kruczy, kosior. Herszta dawno nie biłem. A hersz to jest jednak legendarny bosik. Herszta trzeba przecież bić. Jestem tego zdania, że herszt to ogólnie musi mieć dozgonny szacunek. Mam w sumie trochę flash, bo mi widzowie dali. Znaczy flash, mam trochę tych większej many. W sumie poulepszałbym sprzęt na manę, by się przydało krukowi. Nie, 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 gdzie ja idę? Ja chyba nie mam nic nawet do sprzedania. No nie mam nic, mam tylko kalam, który wydropił wczoraj na wieży. Widzowi, ale dostałem od widza, także małpa, czarny ogar. O matko, mam jeszcze małpę do odebrania, kutasiarz, 30 level. W ogóle strasznie... Ty, ile ja kasy zarobię? 100 tysięcy złota ponad zarobię. Kurde.
Ale kasiorę zarobiłem. 29 razy 5, czyli zarobiłem 145 tysięcy na samych korzeniach. Nie no, taki biznes to mi się podoba. Ogólnie. To w takim razie czas się teleportować do Trentis i pójść na prawdziwych mocarzy, czyli kosior, kruczy, herszt. Ciekaw jestem, czy obecnie z krukiem, który ma w ogóle powiedzcie mi, opłaca się bardziej ulepszać husarion pod obrażenia, czy opłaca się ulepszać husarion pod siłę, w zależności oczywiście od profesji, bo wiadomo, tam na kruka no to będzie moc, nie? A na zwierzaka to, a na wilczura to będzie siła. Bo trzeba, kurczę, powiem wam, że wypadałoby, żeby moje pety miały jeszcze lepszy damage. No jednak tutaj nie ma co się bawić. Dobra, nie ma kruczego, nie ma kosiora, ja czekam na odpowiedź od was. Jak ktoś ogarnia temat, to proszę napisać na czacie. W takim razie herszta sobie ubijemy na szybko. Co tu można lecieć w sumie? Ze smoka mi ostatnio spadł drop. Smoczy gnat. Także smok chyba odpada. Chyba duszki. Wieża też ostatnio drop. Owszem, nie dla mnie, ale dla widza. Ale drop ja mam, bo dostałem w formie donata. Chyba duszki. O, ten już nie ma many. Muszę sprawdzić u Roka Oliona jakieś właśnie przedmioty. Czyli coś, co by dawało jednocześnie HP i jednocześnie manę. No to by było spoko. No i w ogóle w sumie sprawdziłbym ten odłamek. W ogóle ten odłamek, to co to jest? To jest ogólnie to samo, co ta RN. Odłamek. Bo mi by dropił kiedyś odłamek. A to jest pancerz ogólnie. To jest pancerz. To może bym założył. Siła, HP, kondycja. Pancerz kłute. Może bym założył na kmiotka. Właśnie. Bym po prostu... Bo ja nie... Kurde, bez kitu. Bo tutaj jest płyta, która daje 165 kondycji. Pancerz sieczny 20, 17, 18. A ten odłamek co daje? Plus 15, losowa jakość przedmiotu z zakresu minus 20. Ej, no to może być kondycja 40, HP 90. Ale nie wiem, czy ja mam w sumie odłamek, czy ja mam coś innego, muszę sprawdzić. Bo ten jaki ma pancerz? Odłamek albo coś innego wydropiłem. Muszę sprawdzić. Michał, witam. Siema, Michał.
Również Ciebie witam. W sumie jak teraz bym wydrobił jakieś rary dla petów, to bym ekuł w rarach dla petów sobie załatwił i w dodatku poulepszałbym to, bo w sumie te sklepówki są spoko, ale rar to zawsze rar jest. Co tam, a co to jest, a koszula, dobra. Ale chyba mam odłamek, coś tak mi się wydaje, że mam odłamek, to w sumie bym założył kmiotkowi. Jeszcze bym go poulepszał. Pod kondycję bym go ulepszył, o. Albo bym po prostu kupił inne rzeczy pod kondycję, o. Zaraz zobaczę, jakie są w ogóle rary dla petów. Rary dla petów, zobaczymy, jakie są w ogóle. Tarn. Rary. Rary dla petów. Sprawdzę sobie i pokombinuję. Czuję się normalnie jak Doris, która odkrywa świat. Albo to okładka jest. Szelest, rynagra, opaska. Rezystor, Wiktor, Husarion, Rynagra, ale Husarion to jest Rynagra, ok, czyli pancerz, opaska. Sprawdzimy sobie. Świekowane rękawice. Zaraz zobaczymy, czy jest jakiś rar. Nie ma. Nie ma? Nie ma. Nie ma. No to... No to lecimy w takim razie. Może tutaj... Nie, ten to tutaj stoi, kurde. Się kampią normalnie na te bossy. A tu nagle tutaj by się pojawił kruczy i kosior. To by było dobre, ale nie ma go. To chyba wezmę sobie odniosę sobie kalam i sprawdzę w ogóle, co mam w depozycie dla petów. Bo wiem, że mam tam opaski dla drewniaka. Muszę znaleźć Roka Oliona, zobaczymy, co sprzedaje, czy jest coś ciekawego, bym coś może pozmieniał. Kasa jest, to można się bawić ogólnie. Oczywiście dzięki waszym donatom. Nie no, zmieniłbym mu, bo muszę mu many dać, no. Mana jemu się bardziej przyda niż HP. Moc, mana. Właśnie coś w ten desant. Zaraz zobaczymy. Co my tutaj mamy. Włożę tutaj tego rara. Tutaj smoczy gnat, a w ogóle przełożę z tego. O, tutaj też mam... Tutaj przełożę, tutaj, bo to chciałem sprzedać, o, to trzeba posprzedawać. O, i tu jeszcze mam naszyjniki, to jest do sprzedania. Dobra, tutaj mam mięcho, tutaj mam miętek, tu mam życie do ulepszenia, tu mam jeszcze jakieś inne flasze, inhibitory, glify, tu nie mam nic dla peta, a tu co mam? Patrzymy, to jest... Odłamek, siła 7, punkty życia 102, kondycja 40. Trzeba to brać, powiem wam tak, trzeba to brać. 3 gwiazdki, odłamek. Bez kitu, trzeba to brać. Owszem, tamto mi daje 160 kondycji, ale daje plus 102 HP i sobie przekształcimy sobie to mniej więcej. No to kmiotek, dostaniesz odłamek w takim razie. Co my,
A co my tu mamy jeszcze? Tutaj to jest dla drewniaka. Tak, dla drewniaka. No to wielkopomna chwila. Kmiotek będzie miał kolejnego rara. Zdobiona płyta orła idzie w niepamięć. Zdobiona płyta orła idzie na sprzedaż ogólnie. Zdejmuje kmiotokowi zdobioną płytę orła. A w ogóle zapomniałem, ale dobra, najpierw w ogóle posprzedaję to Claymore. Wodny tancerz. Ile to w ogóle kosztuje? Dostałem takie donaty. Od kochanych widzów. Najlepszych. Najlepszych, warto dodać. No i dobra. Zdobiona płyta za 540 000 i chciałbym, mam sprawę ze sprzętem, naprawa. Naprawiamy odłamek za 835 000. Zakładamy za kmiotka odłamek. Siła, punkty życia 102, kondycja 40. Jedziemy z tym. Kmiotek ma odłamek. Tak jest. Kmiotek to już powoli robi się nam na koksa. Muszę teraz właśnie wydropić jakieś jeszcze inne rarki. Zmniejszenie szansy na rar, brak. Z bibliotekarza to w ogóle. Ten odłamek skąd to dropi? Eruptor, rynagra. Klejnot, opaska. Mana, kondycja, odporność na uroki. Klejnot. Nie takie złe to w sumie. Tutaj wiedza, zręczność, odporność na uroki, odporność na zimno. Coś, co by było dla mojego peta. Dobre. Oba steja to jest defensywne, to nie. No czyli czekaj. Moc, punkty życia, Izgar. O, pamiętam, kiedyś miałem Izgar ogólnie. Albo moc, 12 punkty życia. O, Izgir albo Izgar. No to trzeba iść na ducha zimna w takim razie. Coś może trzeba wydropić. Ale może jeszcze bym znalazł Roka. To bym znalazł coś na manę i na kondycję. Nie no, teraz to ładnie wygląda. Siła 7, HP 102. Brzmi jak... No totalna rozpierducha będzie. Kurde, no normalnie oprócz Husariona to założymy sobie jeszcze inne rary. W sumie i tak tego nie mogę sprzedać. To trzeba korzystać. Kurde, no aż się teraz cieszę normalnie z tego odłamka. Bez kitu, tak sobie pomyślałem. W sumie ten odłamek przecież to nie jest złe. Kurde, 107 HP, nie, 102 HP, 7 siły, 40 kondycji. Kondycja się wyrobi na czymś innym. Kurde, no naprawdę. A jakie są jeszcze opaski ogólnie? Tutaj mana, kondycja, okucie z bibliotekarza. Opaska, uciec. To nic ciekawego. Ishkale. Mana, kondycja, odporność na zimno. To też chyba nie, to też w sumie nic ciekawego. Ale nie no, chociaż daje tutaj odporność na uroki i tak dalej, to nie jest złe. No dobra. Muszę znaleźć Roka Oliona. Teraz szukam Roka Oliona. Standardowo Rok Olion się pojawia wtedy, kiedy nie potrzebujemy jego. A wtedy, kiedy jego potrzebujemy, to jego nie ma. Tutaj nie ma Roka. Nie ma Roka Oliona. Kurde. Tutaj nie ma. Napiszę.
już ten. Flekrum to nie. Flekrum to ma tylko tarczę. To Flekrum mnie nie interesuje. Kimerula też nie ma. O, będę musiał iść do toalety, kurde. Zaraz będę. Dobra, jestem ponownie. O kurczę, jestem ponownie. Wczorajsze jedzenie się przyjęło. Kurde, albo Olon, albo Kimerul Mak, ale nie ma ani jednego, ani drugiego, także chyba trzeba iść na duszki w takim razie. Skoro nie ma ani jednego, ani drugiego, no to się tego nie przeskoczy. Jest Flekrum, ale Flekrum nie jest mi potrzebny ogólnie do szczęścia tutaj. Flekrum nie jest mi potrzebny do szczęścia. Albo Kimerul, albo Rock Olon. A w sumie mogłem tamtędy przejść. Właśnie, przejdę sobie tamtędy. Może tam w jaskiniach jeszcze Olona znajdę.
Dobra, to zrójki. I na dół. A jeszcze miałem w ogóle zwrócić. O, to miałem schować, kurczę. To teleport do Trentis. Jeszcze. No. A, no, bo no tak, bo można używać tylko na zielonych bądź w tych polach żółtych. O. Jeszcze zostawię. Zostawię rary. Trochę tego mam, jak widać. Trochę tego mam ogólnie. Robię sobie kolekcję normalnie. Bez kitu, robię sobie kolekcję. Idziemy przez wieś, kartoflisko. Kurde, ale w ogóle mało graczy teraz widzę, bo taki 20 level. Albo po prostu nie zwracam na to uwagi. Ale Taern jeszcze nie umarł. Jeszcze Taern nie umarł, jeszcze Taern żyje jakoś. A ten co to jest? A, bo to jest kupiec flaszek. A, biblioteka Claudiusa. Nie, to nie jest mi potrzebne. Mi jest Rock Olion potrzebny, ale już go tutaj nie znajdę. Ale mogę zawsze bibliotekarza znaleźć i go przeatakować. Wiadomo, że ja radę bibliotekarzowi nie dam. Pewnie muszę zabić przeciwnika, no pewnie, żeby zdobyć skrzynkę. Strażnik skrzynki normalnie. Ile ma kondycji? 540. No niedużo tej kondycji ma, to się zgadza, ale 3600 HP. I siły za to więcej, czyli 'jest postęp ogólnie. A, muszę zabić przeciwnika. Kurde, ludzie. Teraz ten mnie zaatakuje. O, ten też dobrze wali. Po 500. No i pięknie. Strażnik padł. Nie ma biblio. Nie ma. Nie ma chyba. Nie ma? Nie ma. No to idę dalej. Skoro nie ma, to nie ma. O kurde. Ciekaw jestem, czy by mnie zaatakował gościu. On by się zdziwił i to totalnie. By się zdziwił tutaj. Kurde. Ale zasypione. Ale kruk to pięknie bije, dlatego no trzeba coś wydropić tutaj. Co to w sumie można wydropić dla kruka? Opaska. Pancerz.
Izgar, no Izgar, dokładnie. Izgar można wydrobić. Moc, punkty życia mana. Siema król mość. Siema, siema król mość, kolego. A nie chce się bić. No i w sumie dobrze. Po co mam tracić czas tutaj na jakieś soluwy? On chce iść, ja chcę iść. Może on akurat śledzi kanał, to. Albo widział po prostu, na co moje pety stać. Siema kawanek. Siema, siema. Witam bardzo serdecznie, panie kawanek. Kmiotek ładnie tutaj bije, ale niech trans wrzuci. Ale ty bez transu też ładnie. 512. Kurde, ta siła to mu daje. Wydaje mi się, że kmiotek bije naprawdę więcej. 512 bez transu. Dobry wynik. Dobry wynik, naprawdę. A z transem? O kurde, 600 bije. Ej, bez kitu. Bez kitu, naprawdę, jest konkret. Założyłem kmiotkowi odłamek, który wydropiłem kiedyś. Który daje. Ile on daje siły? Zaraz sprawdzę. 7 siły. 7 siły. I to jest naprawdę kozak. Trzeba wydrobić inne rary teraz. Albo kurde, pozakładać rary, o. I wtedy to ma sens jakiś. Ale już mało kondycji mają. Już mają mało kondycji. O, można przejść. Zrobili przejście. Bardzo dobrze. O, tutaj trzeba uważać. Trzeba przejść tak. Kurczę. Ale zasypione te duszki. Aleksander Młodziejewski. Witam szanownego kolegę. Ja również witam i bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest mi bardzo miło ogólnie. I życzę Wam miłego, wszystkim Wam życzę miłego, pogodnego dnia, szczególnie, że jest piękna niedziela, piękna pogoda. Polecam wyjść na spacer, aktywnie spędzać czas. Ja też niedługo sobie pójdę na siłownię, później spacerek jakiś. Dla naszego zdrowia idealna sprawa. Serce upadłego rycerza. No i jesteśmy. Jesteśmy w końcu. Zejście na drugi poziom. Zejście na drugi poziom. Mamy to. Możemy sobie odpocząć.
No i zaraz na drugi poziom zejdę sobie. Ogarnięte. Cyk. Cyk. No i schodzimy. Schodzimy. Schodzimy, zaczynamy ogólnie tutaj zabawę. Przejdziemy sobie tutaj, tak? A, jednak nie przejdziemy. Jednak nas zaatakowali. Siemanko Princesemo. Witam serdecznie. Siema, siema. Kmiotek tutaj naprawdę, naprawdę dobrze bije. A kmiotek bez transu. 360, 370, no to sporo, sporo. Założyłem kmiotkowi odłamek, bo miałem w depozycie i stwierdziłem, że trzeba założyć kmiotkowi, iść właśnie w rary dla petów, skoro jest taka możliwość i skoro szczególnie jak miałem do dyspozycji odłamek. I to bardzo ładny nawet. 3 gwiazdki odłamek, 32% wytrzymałości, siła 7, 102 punkty życia. No naprawdę kozak. Dawno wydropiłem, pamiętam. Odłamek z bibliotekarza chyba, jeśli dobrze pamiętam. Odłamek dropi. Zaraz sobie sprawdzę. Nie, nie z bibliotekarza. Odłamek. Odłamek. Z czego to dropi? A, z geomorfa. Z geomorfa. Z geomorfa wydropiłem. NT Wódzki 77. Elo, elo, ja fan. Witam fana bardzo serdecznie oczywiście. Witam bardzo serdecznie w tym pogodnym, niedzielnym przedpołudniu. W sumie to 10 minut do południa, także w tym niedzielnym południu już. O, już powiem. Bardzo fajnie. O, i kondoniarz niedługo będzie miał poziom. Fajnie, fajnie. Trzeba jeszcze tutaj właśnie coś wydrobić. Jakiś izgar właśnie by się przydał na kondoniarza, bo tu jest coraz lepiej. Tak postanowiłem, że zamierzam iść w rary dla petów i te rarki będę oczywiście ulepszał. Musi być kozacko, musi być grubo, musi być mocno, także no, zapinamy pasy i jedziemy z tym. Jazda bez trzymanki będzie. 388, bardzo ładny kmiotek. Witam, witam, jabłuszko. Siema, siema. Także kmiotek bardzo ładnie tutaj sobie działa. 1300 expa, nieźle. Ale tutaj zablokowane. Lecimy z nimi. Lecimy z nimi, nie bawimy się ogólnie. Ale nie taranem. Halo, halo, nie taranem. Raz i dwa i po nim. Żeby kmiotek już tutaj nie atakował, bo to już jest jego ruch, mój ruch i kmiotek. Raz, dwa, dwa razy. Ale to wystarczy, już po lordzie jest ogólnie. Gryzienie piękne, 700. Podoba mi się to. Tylko tak jak mówię, teraz... O, i kolejny talizm, teraz kolejny zwyklak. Claymore 27 tysięcy, talizman 57, jakieś tam... Jakieś tam grosze się znajdzie.
Ładnie kmiotek bije, naprawdę. Czuję tą różnicę, widać tą różnicę właśnie w atakach. 550 nie bił tyle. Miałeś być o 22. No byłem na urodzinach swojego brata ciotecznego. Wiem, że miałem być, pamiętam, ale wróciłem do domu przed godziną pierwszą. Tak myślałem właśnie, czy jeszcze sobie odpalić tego taerna, ale stwierdziłem, że skoro miałbym być na 45 minut czy godzinę, no to no nie spodziewałem się, że tak długo zejdzie, no także. Owszem, miałem być, ale no nie byłem po prostu, no nie byłem i tyle, no nie będę owijał bawełny. Miałem być i nie byłem. Jestem dzisiaj, jestem południe. Znaczy w sumie to ja chyba tam nie obiecywałem, powiedziałem, że możliwe, że jeszcze wejdę o 22 po 22. Ale no tak, masz rację, no coś wspominałem ogólnie, wspominałem, pamiętam, że wspominałem, także. Jeśli czekałeś na mnie, no to wybacz, że to tak właściwie wyszło. Są rzeczy jednak ważne i ważniejsze. Rodzina, szczególnie bliska rodzina, z którą utrzymuję bardzo dobre kontakty, to jest rzecz jednak ważna w moim sercu, w mojej pamięci. Bibio, zapraszam. No nie, no Batman, no teraz to ja nie dam rady. No dziękuję bardzo, ale prawdziwy fan czekał do pierwszej. Miło mi. No szkoda Batman, szkoda. No chciałbym zbić bibliotekarza, ale no niestety jestem na duszkach, nie dam rady już. Będę musiał tam się kręcić koło bibliotekarza. No chyba, że ty mnie po prostu zapraszasz na bibliotekarza. Skoro mnie zapraszasz na następny raz na bibliotekarza, żeby razem poszukać, no to w takim razie trzeba szukać. W takim razie trzeba szukać i trzeba ogarnąć temat. Z bibliotekarzem oczywiście. Chyba starczy tyle HP, tyle kondycji. Idziemy tutaj dalej. Lord. A nie, chyba tutaj normalnie przejdę. O, zobacz jaka obstawa. Na samym końcu praktycznie. Także no tak, no ja domyślam się i ja wiem doskonale, że tutaj mam prawdziwych, wiernych fanów, którzy mi zresztą bardzo dużo pomogli. Czy swoimi donatami są tak zwane nieobowiązkowe, dobrowolne datki, czy chociażby właśnie w różnych zleceniach, w różnych chociażby bitwach, w boskach, właśnie dzięki wam chociażby chodzę często na ducha zamku, no, zasługa smugi bardzo duża i innych też panów, nawet jeśli to są jakieś słabsze bossy, to ja bardzo lubię grać wspólnie, nieważne czy to właśnie byłyby duszki, czy to byłby smok, czy to byłby nawet herszt. Jest przyjemnie i to jest najważniejsze. Oj, serduszka lecą. Kurczę, dziękuję za serduszka. Trzeba tutaj, kurczę, coś zrobić, bo mój Kruk ma zdecydowanie za mało many. Muszę coś kupić na manę i muszę mieć jakiegoś rarka. Albo po prostu pójść w same rary i ulepszać na zasadzie many. Ale to też 10 many to nie jest dużo ogólnie. Przy każdym ulepszeniu, no to 30 to niech będzie 100 many. To i tak jest mało. Potrzebuję czegoś, co tu ogólnie daje dużo many? Patrzymy. Izgar. 20 many. Pancerz. 70 HP, 9 mocy. Moc 9, HP 90.
Tu już pusto jest, jednak nie jest. Duch zimna, Izgir, Izgar. A Izgir to jest Rymeagraf, to nie. Iskale, opaska, mana, kondycja, odporność na zimno. Kosztem HP nawet trzeba, bo to HP to wiadomo, no. Bija się levele, to HP po prostu samo się bija. Ale właśnie ta kondycja u kmiotka, czy mana u kordoniarza jest, no, niezbędna. Jest niezbędna, bo no za mało tego po prostu. 540 kondycji. Ten ma 1000 many, a ta mana mu po prostu leci ostro. Ja widziałem, że wcześniej u wielu innych osób, którzy posiadają właśnie kruka z husarionem, że to zżera po prostu szybko, bardzo szybko, ale no nie spodziewałem się, że to w taki sposób. Naprawdę. Nie spodziewałem się, że to w taki sposób, aż że to w mgnieniu oka jest i nie ma nagle. Dosłownie jest i nie ma, ale efekty są piorunujące. Efekty są po prostu piorunujące. Husarion to jest po prostu obowiązkowa pozycja dla peta. Husarion to jest obowiązkowa pozycja dla peta. Wczoraj właśnie jeden gościu się przekonał. 90 level mnie zaatakował właśnie przy tamce ze swoim białym ogarem. Myślał, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie. I to jeszcze druid, i to jeszcze druid, i druid dostał w łeb. Druid dostał w łeb od moich petów właśnie. Moje pety, kurde, rozwaliły system. Młot regeneracji i kondycji. No, to można wyrzucić, bo to mi nie jest potrzebne. Pazury Grizzly też można wyrzucić. Co tu jeszcze można wyrzucić? Wisior Druida. Trochę waży. Sięgno z Wilka. Już mniej wagi jest. Imperial to wiadomo, że nie. Lśniący Klucz to nie, ale Serce Upadłego Rycerza wiadomo. Worliński Dukat nie, bo to jest wartość jakaś. Dobra, i lecimy. Pierwszy duszek. Duch energii. No to lecimy z tym zawodnikiem. Duch energii, a tu w sumie na jedynkę sobie mogę ustawić, bo duch w sumie tutaj to na zero nawet, bo duch energii tu mi nic nie zrobi. Tam trochę piorunami postrzela. Dobra, chlast. Dawaj kmiotek. 430. Bez transu jeszcze, kurde. Ale on wali teraz. Dobra, lecimy. Z duchem energii. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. 3, 4, 5. O kurde, ale dostał. Raz, dwa, trzy. Ładnie biją. Bo to jest kozackie. 800 gryzienia. Bez transu jeszcze. I ostatni ruch. W sumie dwa. I duch energii padł. Błękitny talizman, jakieś teko, długowieczności, takie tam duperele. Drewniane teko, błękitny talizman i tu nic nie ma. Wolę sprawdzić zawsze, bo coś może zawsze zaskoczyć. No i pięknie. Pierwszy zbity.
Lajtowa robota to była, naprawdę. Lajtowa robota. Zobaczymy, jaki on ma pancerz. 64. 185 HP. A ten pancerz by mu dał... A jeszcze manę by dostał. To zobaczymy. To napiszę. Kupię Izgar. O! Zobaczymy, czy ktoś ma Izgar. Bez kitu. Trzeba... Kupię... Izgar. Zobaczymy, czy ktoś ma w ogóle. No jak nie, to samemu trzeba będzie wyzdrowić i tyle. Jak już koksić pety, to koksić, nie? Też jestem tego zdania, że trzeba koksić. Budynka, tu tak, tu tak. O, tu już pięknie. O kurde! Co on go tak wali? Dwa razy po 600 dostał. Nie no, tak nie może być. Raz, dwa. Dwa razy po 600 dostał. Kurde! Się nastawił na niego. Patrz, ty jak blokuje. Jak blokuje, normalnie procenty mu nie wchodziły. 4, 5, 6. No kmiotek to teraz kurde. Prałat i infuat, trzeba tępić parobasów, pamiętaj małolat. Dobry osiedlowy przekaz leci. Rypyki patologii. Ej, no pięknie poszedł, kurczę, duch zimna na eleganckości, rękawiczki, doradcy i duszy, no nic ciekawego. Pusto. Ale to kosztuje 182 tysiące, także ja trochę za te śmieci dostanę, tak. Ze 30 tysięcy to na pewno. Zawsze jakiś plus, na coś się zwraca. Co z tego geomorfa robi jeszcze? Odłamek, pancerz, klejnot, opaska. A jaką ja mam opaskę tutaj u siebie? Opaska 140 HP. No trzeba iść w te rary dla petów ogólnie. Trzeba iść. Ja sobie poradzę, poulepszam najwyżej. Ale tutaj widzę balast 2KK to nie jest rar dla petów. Tutaj no kurde nie ma wzorów rarów dla petów. Ludzie nie sprzedają. Albo po prostu nie mają tego, co ja potrzebuję. Gdyby ktoś miał z was rary dla petów, no to dawaj ta znać. Nie no, dajcie znać, kurczę, bo to... Anabolik, kurde. Eruptor, o, to już... Eruptor to już jest ogólnie. Eruptor, eruptor. Nie jest eruptor. Eruptor, eruptor, eruptor. Eruptor to czy jest rar dla petów chyba, nie? Nie, nie jest rar dla petów. Mi się wydawało to. A nie, jest, to jest rynagraf. Geomorfa. Nie, to eruptor to mi nie jest potrzebne. Eruptor to... Nic ciekawego. Po co mi rynagraf, skoro mam założony kusarion na jednym i drugim? Raz, dwa i już po zawodniku. Raz.
I pięknie, 1200. Raz, dwa, trzy. No i ogień zaraz padnie. Pięknie to idzie, bardzo łatwo. Pięć, dwieście. Ale tutaj kruk się rozszalał. 3000 HP i kmiotek. Raz, dwa. Trzecia runda. No jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Dawaj. O! Ole krytyk! 1500 krytykiem duch ognia dostał. Ja pierniczę. Ja pierniczę. Kurde! Ale mu przyłożył. No to już było grubo, naprawdę. Pierścień za 18. No dobra. Lecimy to sprzedać. Z geomorfa coś jeszcze dropi? Odłamek, klejnot. No to może bym się na ten klejnot, kurczę, ustawił. Portalu, portalu. Ogólnie geomorf to jest. Znaczy ja nie lubię geomorfa, bo to ten długo się bije ogólnie, ta insta jest długa. Lepsza jest insta dla mnie ze smoka nawet. No ale ze smoka żadne rary nie dropią. No chyba, że jeszcze raz zrobię duszki. O, Rock Olion jest, kurde, Rock Olion jest na tym, na czerwonej mapce. No kurde, no ale oni zrobili. No już gorzej się nie dało, naprawdę. Zobaczymy, ile zarobimy w ogóle za to. O, 16k, 17. I... No, niecałe 30. Niecałe 30 poszło. Podleczę się trochę. Podleczę się trochę. Grono. Jeszcze 2 minuty. Dobra. To jeszcze 2 minuty. Drugie duszki będą. Zobaczę, czy jest Biblio jakieś. A z Biblią w ogóle co robi jeszcze? Bibliotekarz. Szelest. Okładka. O, ta okładka to by się przydała w sumie najbardziej. Ja sobie porównam. Okładka, moc 90 HP. Moc 9,90 HP. Izgar, moc 9,70 HP, 20 mana plus 15. Losowe statystyki plus 12. Nie no, Izgar. Izgar, Izgar. A to ile ma ogólnie? 19, 18. Czacha jakaś chodzi. Tu jest jakieś biblio? Nie ma. Też nie ma. Trzeba chodzić, szukać, kurde. Tu nie ma. Idziemy dalej. Idziemy dalej ogólnie.
O, jest skrzynka. Jedna. O! Kość witalności i myszy. Jeszcze coś wydropiłem nawet. Tu nic nie ma. I tu też brak. Dobra, uciekam, bo to czacha jeszcze mnie, kurde, przeatakuje. Z nimi to nigdy nic nie wiadomo. Jeszcze 4 sekundy. I już. No. Sprzedam pas, WF mocy. WF mocy, tangnary, przepis na tona. Widzę, że na duszki nikt nie chodzi, bo zasypione już na samym początku. Uuu, ale krytyk z dyńki. O matko. O. Dziękuję Kłatej za zaproszenie do znajomych. Elegancko, teraz mam kurde kolejnego gościa. Kłatej 115 level. Elegancko. Czy gdyby ktoś kurde miał. Czy gdyby ktoś miał ten izgar, to już można byłoby poulepszać. Pięćdziesiąt pięć HP musiało zostać. Upadły rycerz. No i upadł. Kurde, ile tego jest? No masakra jakaś po prostu. A już moje pety nie mają kondycji, ani many, no. Daj ta spokój z tymi, kurde, te duszki to są zawalone jak nie wiem co. Serce upadłego rycerza. O, przyjmuję X demonek. Bardzo proszę.
przyjęte od X Demonek. Witam bardzo serdecznie w mojej drużynie. Muszę sobie poradzić jakoś. Jeden i drugi po prostu. A ile tu jeszcze bicia jest? Ale ja nie sobie chcę, kurczę. No nie. No normalnie hit. Nikt nie ma tego Izgara, no. Szelest, glify elementarne, Koriatula. Nikt tego nie ma normalnie. No nie, no. Ja pierniczę. Ludzie, no. Poważnie? To jest aż tak zasypione? Ja pierniczę, jestem w połowie drogi. No, no już ponad w połowie drogi, ale wszystko ja muszę bić sam. Nie no, hit, normalnie hit. Normalnie hit, kurde. Dobra, tędy przejdę. Ten nie wiadomo zaatakuje. Tu jeszcze. Dobra, już trzeci raz na duszki nie idę na razie. Jest za bardzo zasypione, za mało ludzi jest obecnie, żeby to ogarnąć. Może na smoka, może na geomorfa się przejdę. No nie, no hit po prostu. Nie biorę już tej skrzynki, bo... O, tu jeszcze stoi grupa. Sam już nie mam kondycji. Moje pety coś mają. O, kmiotek jeszcze ma. Hops. O. Ty, ile on zżera tego? 38 za każdym atakiem takim. 10 ataków, 380. O jest. Trzeba się teraz tak
Sam sobie dam kondycję, temu dam kondycję, temu dam jeszcze manę, temu dam wiadomo manę. Może trochę starczy. Starczy. No proszę, proszę, nie, już jeszcze Lord tutaj jest. Wiadomo, że jeszcze tam będą, ale... Ale no żeby aż tak? Żeby aż tak? Kurde. Dobra, ty tego przejdę. No tak, standardowo. Przy ścianie nie mogłem. Tylko musiałem. Sobie kondycję, temu manę, temu kondycję. Tak. Coś potrzebujesz na to? Do babki tam pojedziesz. Czy do babki? No pojadę. Nie wiem, sekundę tam zawiedziesz. No zawiozę, na trening. A co tam, tylko test. To? No co, to niemieckie jakieś? Skąd to kupiłeś? Z Biedry, ale sprowadzane jest. A co to jest za? To jest jedno z najtańszych piw niemieckich, ale jest bardzo dobre. Dla chrzestnego wziąłem, bo chciał spróbować. Aha. Ile kosztuje taki ten? 6 zł. A, to... 1,5 litrowa butelka. No, to się opłaca. 4,5%. No. No takie sam raz kurze piwko. Bardzo podobnie do Budweisera smakuje. Edelmeister, najlepsze piwko. No i mamy to. Jesteśmy w końcu na klapie. Jesteśmy w końcu na klapie. W końcu, w końcu, w końcu. Nawet... No to czas schodzić niżej. Bez kitu, chyba będę musiał sam wydropić ten disgar. Kiedyś wydropiłem, pamiętam już. Nie wiem dokładnie, czy to na tej postaci, czy to właśnie nie na łuczniku, ale miałem ten disgar i sprzedałem. A teraz by mi się przydał. Teraz by mi się przydał na kruka właśnie Izgar. No ludzie kochani, no kto ma ten Izgar? No bez kitu. Selsztruplank. O, i pozłacany naszyjnik taki. Zobaczymy, co to jest. Pozłacany naszyjnik i tutaj kość witalności myszy. No i fajnie. Pozłacany naszyjnik za 12 tysięcy. Dosyć pusto jeszcze. Dobra, tu się pojawiły dwa. O kurde, jak tu przejść? No nie, musiałem tutaj tak trafić. Źle trafiłem. No dobra. Bijemy, exp będzie. Ale pięknie, 615 bije.
Tego taki Izgar będzie idealny. Da moc. A jak moc, to będzie, kurde, kosił. Dawaj, dawaj, o, i na rundę spadł. Fajnie. Skalny młot. No i dobrze, skalny młot. Coś stoi, stoi. Dobra, to lejemy. Lejemy, lejemy w takim razie. I raz. O, odblokowany pierwszy, energia. Runda druga i po gościu. I po gościu. Dalej lecimy. Lord. Raz, dwa. Haps, haps. Pięknie to idzie, naprawdę pięknie to idzie. Jeszcze tu coś stoi? Nie, no to powrót. Teraz zimno odblokowane. Jeszcze łogiń. Łogiń to będzie pewnie zablokowane. Żeby tu nie wejść na niego. Łogiń będzie zablokowany, skalny młot. Takie coś się wydobyło. Ile ma? 52% husarion. To jeszcze ten 48. I ogień tutaj będzie zawalony. O, tak jest. Mamy pierwszych kandydatów. 455. No mówię, jeszcze drewniaka brakuje tutaj właśnie.
Tego trzeba ekspić, trzeba ekspić. Z trzema petami, no to już jestem w stanie naprawdę zrobić bardzo dużo. Ciekaw jestem, czy jestem sam w stanie ubić niedźwiedzia. Jedna osoba na lajcie, bo trzeba na coś lepszego iść, to będzie więcej osób. Wówczas o dwie osoby. 1329. Na razie bez dropów żadnych, bez dropów trzeba. Princess Emo, prawdziwy fan ciągle siedzi. No ty to jesteś prawdziwym fanem. Ty to tak. To jesteś kozak. Że mówisz, że prawdziwy pan ciągle siedzi. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Padły rycerz. Dobra, przeszedłem, przeszedłem. Duszki po raz drugi. Trzeciego razu nie będę robił, bo powiem wam, że za ciężko się tam idzie, za ciężko, naprawdę. Jest tak zasypione, że jest, no, lipa totalna jest po prostu. Odłamek. Teraz potrzebuję dużo kondycji, kurde. Opaska. Patrzę na opaskę z innych tych. Knoring. Ksogor. To jest pancerz. Opaska. Palnik. Wiedza, zręczność. Upadek moka. Zew rytuału. O kurde. To to pewnie drogie jest, jak nie wiem co. Wolę nie pytać o cenę nawet.
Zaczynamy. Duch energii. Szczególnie, że duch energii mi... A od razu energię walę. Co tam? Będę się bawił z nim. Raz, dwa. Hops, hops. Hops, hops. Hops, hops. Prawie na pierwszą rundę zszedł. 3000 HP mu zostało, także kurde, jest coraz lepiej. 500. 500, kurde. Po 500 wali, to już jest nieźle. Duch energii padł, bez dropa. No, to było do przewidzenia, że bez dropa. Jeszcze tam się próbowałem doczytać, co to tam nie wydropiło, ale... O, bez dropa. Serce upadłego rycerza to jest do sprzedania. O, złomóz upadły to też do wyrzucenia. Donyk, no wierzej idź, Donyk. Donyk, na wieżę idź. Dadira ci da. Kolejny glif elementarny. Normalnie. Hops, hops. Ale krytyka dostał. Dobra, tutaj mogę na raz, dwa, ale ja walę teraz, normalnie hit, dwa. Te duszki to teraz tak łatwo idą w ogóle, bez jakiegoś tam problemu większego. Wchodzą buffy. Z Husarionem to tak przyjemnie wchodzi. Dynika podbiłem. I teraz raz, dwa, trzy, 2700 HP, 1800 mu zostało, raz, dwa, nie chcę trafić. No i koniec. Mówię, bez żadnej większej taktyki, w sumie to samo ustawione, skalny młot antylopy, czyli nic ciekawego. No nie chcą dawać duszki, nie chcą dawać ogólnie. Widzicie, dwa skalne młoty. Nawet nie dają dobrych zwyklaków teraz. Który level ma twój łuk? 59 Yossyshai. Piszę w ogóle i Yossyshai. Pewnie nawet nie wyszuka, bo to tak jak... Tak jak wspomniałem. Tak jak wspomniałem. W ogóle jak mało jest, a jest trochę z pierwszym poziomem doświadczenia. 2013, kurde. 12 tysięcy postaci. Ale to są nadal postacie, to są tak zwane moby, które nie grają, no. Są moby, które po prostu nie grają, nawet samouczka nie przeszły. Tak, bana dostałem. Bana dostałem. Dałem koledze, żeby grał sobie, bo ja przez pewien czas robiłem przerwę od AR na chyba mój największy błąd i
później właśnie założyłem sobie tą drugą postać, czyli patrolówka, którą gram obecnie. Ale nie powiem, barbą mi się gra dużo lepiej ogólnie. Także tak, dawno to było, ale tak, mam bana właśnie na tamtej postaci, czy na tamtym koncie, bo ja musiałem przecież nowe konto założyć. No i przy właśnie panelu logowania jest informacja odnośnie tego, że konto zostało zbanowane. Szkoda właśnie, że nie można sprawdzić statystyk odnośnie leveli zbanowanego konta. To by było w sumie ciekawe, ale no jest jak jest. Dałem koledze i taki to kolega, że nawet się do niczego no nie przyznał, tylko ja później chciałem się zalogować, patrzę, twoje konto zostało zbanowane. Byłem nagle zdziwiony, bo nic nie wie i... Takie życie. Włączył tarczę, ale zaraz będzie po tej jego tarczy. O, już chce mi tu podpalić kruka. Dalej masz kontakt z tym kolegą? Nie mam z nim kontaktu, ale mieszka na moim osiedlu. Nie mam z nim kontaktu. W sumie to ci, którzy obserwują mnie i grają w Taerna, no to znają tego gościa ogólnie nawet z Taerna, także nie będę już tam, wiesz, wymieniał nazwiska, ale osoby znają go z Taerna ogólnie. Także tak, no nie utrzymujemy żadnego kontaktu, wcześniej tak jemu dałem szansę, także no po prostu. Nasze drogi się, że tak powiem, rozeszły. Daj nick. Nie będę dawał nicku, bo mówię, ludzie go znają z gry ogólnie. Ludzie go znają z gry. Także nie będę podawał nicków. Myślę, że jak ktoś mnie oglądał wcześniej i wie, jak to wygląda, to się domyśla, o kogo chodzi. Nie wiem, czy on jeszcze gra w Taerna. Na pewno gra w Broken Ranks. Chociaż w sumie nie wiem, czy gra w Broken Ranks. Na którymś filmiku się mnie pytał, czy... Jestem. Zaraz będę jechał, zobaczcie. A, jeszcze zadzwonię do niej. Czy jest w domu? Mamo, zamknij te drzwi. Halo, dzień dobry. Jesteś w domu? To mięso przywiozę tobie. Do przechowywania. Do przechowywania. Nie no, coś tam pewnie będziesz mogła zjeść, no bez przesady. Będziesz, no bo to naprawdę bardzo dobre mięso. Dobra, to będę za jakiś czas, bo ty się nigdzie nie wybierasz dzisiaj. Dobra, no to papa. Nie mogę zaatakować pewnie, no tak jak myślałem. A szkoda, bym sobie zbił tych gości. A, nie tutaj. Nie tutaj, arcyszpiekutorów, by się zbiło gościa ogólnie.
Hops, hops na dwa razy. Skalny golem. Ładnie padł. To lejemy, lejemy. Ten drzewiec spadł. Haps, haps, haps. Trzy razy i ten też poszedł do piachu. No, to teraz tobie dałem znaka ogólnie. Jak już tak byłeś bardzo zainteresowany. Jesteś tam, princesemo? Kurde, muszę sobie inhalację zrobić. Normalnie. Albo nie, wezmę. Wezmę sobie infeks jeszcze. Kurde, kończy mi się. Ty, ostatnio tabletkę mam. A jesteś. No to pokazałem ci, nik. Bo już mówię, dobra, w sumie co to za różnica, czy powiem, czy nie powiem, coś. Jeden pies. O teraz patrz, o. O. Masz tutaj nik tego człowieka. A, nie znasz. No to... Słuchaj, może ty nie znasz, ale... Część moich widzów zna. No ale masz już tak. Przy okazji już wiesz, o kogo chodzi.
Żywica, żywica. Nie wiem, przejdę dalej. A tu już geomorf jest. W miarę szybko poszło. Czekaj, trzeba powywalać te rzeczy niektóre. Żywice chociażby. O, i teraz można atakować. To szybko poszło. Ten geomorf to akurat wezmę, dam many sobie kondycji. O. I wystarczy w sumie tyle. A jeszcze dębiak mnie zaatakuje pewnie. Kurde, no standardowo. Standardowo dębiak musiał mnie zaatakować. Dobra, zagryz go trochę. Tylko 600. No i lejemy dziadów. Pierwszy padł, drugi padł, raz, dwa. Ma farta. O, jeszcze mam ostatnią ampułkę na inhalację. Dobrze, to też zrobię. Trzecia runda. Kurde, 5000 HP, a ja nie mam już kondycji, apety nie mają many. Dobra, trzeba się ustawić pod depa. I sobie pozbieram ogólnie. Jeszcze tutaj idzie jakoś. A tu jeszcze mam 3100, będzie powoli schodzić. O ta, no 70% i odbija, kurde. Kurde, jeszcze grubo skórno i mięsiu. Szpilę dostał. Dobra, mogę powić trochę kamyczkami. O, dobra, wrzucił mu dodatkowe. O. Ale to teraz to porgie idzie, masakra jakaś. Raz, dwa. Ósma runda. Minus 63.
tylko to będzie koniec. Kryształowa flasza siły. Proszę. Znowu grasz cały czas? Ale jakie cały czas? Bo jak wychodziłam, grałeś, może by się tak do kościoła i tak masz co robić. Ja mam co robić. No to granie, oprócz tego to jeszcze więcej masz do roboty. Idę na trening i się widzę z koleżanką po treningu. No. Jeszcze nie założyłem, no. Dobra, siedź przy tym komputerze. Już nie masz... Ale to już ty powiedziałaś, nie ja. To już ty powiedziałaś akurat, także... Ja się... O, już się zaczyna. No i bez dropa, bez dropa, kurde, bez dropa. Ale lipa. Żadnych drop normalnie. Zero, nic, nul. To cię tak tam popędza. Mama już nie pasuje nic, kurczę. Jakoś wisi mi to. Ja ogólnie mam wyjebkę na tego typu komentarze. Równie dobrze w tym samym czasie mógłbym leżeć albo oglądać film. Tak będę niedługo kończył, bo trzeba iść na trening. Jestem ustawiony z koleżanką, później z przyjacielem. Kurde. Dobra, to skasuję. Ma ktoś ten izgar czy nie? Bo by mi się przydał. Bo by się przydał, kurczę. Nie ma tutaj nic, kurde. Dukaty, mam na sprzedaż dukaty, ale... O, już chciał mnie chyba przeatakować nawet.
się zdziwi, jakby mnie zaatakował. 61. Co on by mógł mnie zaatakować? W sumie, o czym ja mówię? On miał tylko skina fajnego. Co on by mnie mógł zaatakować, kurczę? Nie miałby szans. O, król moś. Ile gram? Tak teraz popatrzę sobie. No 2 godziny, 6 minut. To co, no jeszcze się tutaj sprzeda. Chciałbym coś sprzedać. Pyk, pyk. Pewnie król mój. O! Maleńka wudu. Jakaś dziewczyna gra w Taerna, proszę bardzo. Szukam ludzi do gildii, chcę szybko presta wbić i działkę kupić. Wybacz. Jeszcze zrobić właśnie, zobaczę, gdzie można sprzedać ten. Gdzie to można sprzedać? Sztabka żelaza. A, Flechrum skupuje sztabki żelaza, dobra. Muszę Flechrumowi sprzedać. Jaki cheap code, kurde. Speedmine. Siema Speedmine. Arcykłusowi. Wściekłe pszczoły. No i jest ten Flechrum. Wcześniej był, teraz go nie ma. No nie ma to, ani maga nie ma, ani Flechruma nie ma. Chcę sprawdzić sprzęt dla petów, ale nie ma gdzie, nie ma u kogo. Zobaczę, czy jest zaklinacz. Pewnie też nie ma. Kruk, kruk, matka, ja dawno zaklinacza nie widziałem. Już bardzo dawno temu. Siema zbanowany. Jabłuszko, jabłuszko dołączył do gry. Trzeba na jakieś orki pójść. Może jakiś telek się trafi. Jak na razie to tygrys biały się tylko trafił. Jakiś telek właśnie. Może właśnie trzeba coś zbić tego typu. Amulety się zawsze przydadzą.
Co tam, jak tam, kiedy brat bije Powera na 120 level? O, widzę, że starzy znajomi się znaleźli. No i fajnie, fajnie, jak tak. Ile tu orków, kurde. Dwa orki. Uruk. Ten uruk to musi jak telek wyglądać. Tu widzę, że chodzi ktoś. Szaman. Ale najlepiej w sumie... Najłatwiej się moim zdaniem znajduje czempy. O! No nie, no kurde! Ja pierniczę, właśnie to miałem powiedzieć. Najłatwiej się znajduje czempy wtedy, kiedy akurat się chodzi i się ekspi. Stoi zajma mi, kurde, to gówno zaatakowało. Ale się tutaj, kurde, porobiło. Ale się porobiło. Może akurat nie będzie nikt przechodził. Amulet orków. Jest. Mamy to. Bijemy zaima. Mamy to. Tylko wszedłem. Pięknie, pięknie. Jest i zaim. Dawno mi nic nie wydropiło ogólnie z czempów. Ostatnio to drop z tego. Ale nie, z bibliotekarza wydropiło przecież ten Husarion widzowi. I nic, standardowo. To było do przewidzenia. Ale sam fakt, że zbiłem, to jest git. By się tak kłócić o Powera, ja mam 1035 na 70 poziomie, także jest git. O, tutaj szuka właśnie czempów, a ja sobie tylko wbiłem po ekspycie. Dwa amulety. Coś tam pozbieram, jakieś amulety. Tutaj orki pobije, jest git. Hops, hops. Jeszcze 43 sekundy. Kurde, nikt nie ma tego Izgara. Amuletorku. Dwie sztuki. Ten bije orki. Uruk to nie jest przeciwnik. Ork, ork. Szaman. Tu nic nie ma. To lecimy bić dalej, no. Tutaj te czwórki trzeba bić. Z nich amulety sypią dobre ekspie dla moich petów. To cienki bolek. 121 level, 650 power, jak ja mam prawie 1100. Grubo, grubo.
Amulet orków. Ork. Ork szaman. Szaman. O, ten też tu odpoczywa. 52 level. Ja sobie w namiocie odpocznę. Nie ma nikt tego Izgara. Szelest. Ale Szelest to jest rynagraf, to mi jest niepotrzebny. Jakaś okładka, to jeszcze rozumiem, kurde. Rynagraf to mi nie jest potrzebny. No lipa, lipa, nie ma nic tego. To kurpinari, sel. Lecę dalej w poszukiwaniu tych tu uruk. Pin my lesa, miłej gry danek. A dziękuję, dziękuję bardzo. Trzeba wbijać levele. Chcę znaleźć w końcu tego Flekruma lub Kiremula maga. Kimerul ma, Kimerul, on się nazywa Kimerul, tutaj chyba też coś czasem jest. Nie, tutaj to nie ma. W sumie nie, tutaj nigdy nie trafiłem żadnego czempa. Uruk, to tutaj wiadomo, że... Chowam amulety sobie. Będą na sel. Ale krytyk 2755. Kurde, no to tak to można bić. Normalnie. Amulet orków. Jeszcze raz zajrzę do namiotu. On cały czas tutaj chodzi. To nie ma sensu. Amulet orków. O, jakaś czacha stoi. Zobaczymy, czy będzie mnie chciał przeatakować. Pani Miodowa, chyba coś, ta, chyba taki nick. Jeśli to jest jakiś, nie wiem. Dziewięćdziesiąty level też jest spoko.
A, ona śpi. Dobra, to śpi sobie. Ile tych amuletów zebrałem? 10 chociaż? 12. Dobra. Zawsze coś. Ciekaw jestem, czy w ogóle dałbym radę niedźwiedziowi. Się nazywa. Taern. Taern, czekaj, Taern. Posy. Czy w ogóle dałbym radę niedźwiedziowi? Niedźwiedź 7800 HP plus 2 razy Grizzly. Chyba dałbym radę w sumie z petami. On ma 7000 HP. Kurde, aż mnie korci, żeby spróbować, bo mam mięcho na pewno. Kurde, trzeba spróbować bez kitu. I tak nie ma tego Kimerula. To jest hit. Jak nie potrzebujesz niczego, to oni stoją. Jak coś potrzebujesz, to ich nie ma. I takie to życie. Dam radę, mówisz? No to trzeba spróbować, kurde. Valentinus, nie, to ten mi się nie przyda. To idę po mięcho. Bo mam trochę tego. Świeże mięcho. Tutaj mamy jedno. Tu chyba też mam parę, a nie tu. To czekaj, tu chyba będę miał jeszcze. Tu 10. Tu coś jeszcze będę miał, tu nie. Czyli mam 12. No dobra. To idę na gawry w takim razie. Pierwszy raz będę bił solo niedźwiedzia. Kurde. Zobaczymy, jak się spiszą te moje pety. Grizzly nie będzie chciał atakować. Zaraz mnie zaatakuje. Nie zaatakuje. Fajnie, fajnie. To lecimy z tym tematem w takim razie. Ale cóż. Ale ten już mnie zaatakuje. Blutery. Dobra, na przykład blutera się przydadzą. Coś tam kosztują.
Jesteśmy przy gałże. Muszę coś sprawdzić na drugim laptopie. No i zaczynamy. Wielkopomna chwila. Świeże mięcho. I lecimy. Zapisuję ich. No to lejemy. Tu się trzeba ustawić na takiego defa. Dobra, te grizzly to szybko pójdzie. O kurde, ale mi przywalił. Dawaj, piesku. Ile mi punktów akcji zabrał? Kurczę, byk. Ale idzie dosyć łatwo. Idzie dosyć łatwo. Myśli idą łatwo dosyć. Nie, no to na lajcie idzie, bez kitu. Myślałem, że to kurde, ciężkie będzie, a to normalnie light totalna. Łapa niedźwiedzia, potworny topór geparda. O proszę. Ty, jakie to fajne jest, kurde. Od razu sobie bije normalnie. Dobra, no i druga runda. Ty, ja cię kręcę, tylko miksy masz? Jaki? Jakie to jest fajne, ty, ja pierniczę. Normalnie hit. Tylko se ustawiasz tak i lejesz po prostu. O kurde, ale tutaj kondoniarz dostał. Dobra, ten już pada. Tamten zaraz też. Jakie to fajne jest, kurde. Hops, hops. Ty, ale niedźwiadku, zostaw mi tu peta. Już przesadzasz trochę. Dawaj, kniotek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i pięknie. Raz, dwa,
to wychodzę. A i teraz tutaj jestem. Jak stąd wyjść teraz? No ta, nie mogę się tu przejść teleportować. No dobra, to było w sumie na tyle. Niedźwiedzia zbiłem elegancko. Coś tam się wydropiło. Elitarny łuk. Drogie rzeczy dropią. Zobaczymy, kiedy coś sypnie. 10 mam tych, 10 mięcha, to trochę się pogra ogólnie. No to dzięki, trzymaj ta się i ogólnie do następnego razu. Na razie. Dzięki za wszystko.